Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen! Zobaczcie, mam tutaj wiele zestawów od kapitana nauki. No i kochani, koniecznie oglądajcie dalej! No to co kochana, czego się dzisiaj chciałabyś nauczyć? Mamy naprawdę wiele do omówienia! Ojejka, naprawdę nie wiem. A co mogłabym wybrać? Powiesz mi, co? Jakie mamy zestawy do wyboru? No to tak, mamy oczywiście pisze i zmazuje litery do samodzielnej zabawy i nauki, a więc tutaj mogłabyś nauczyć się lepiej pisać. Okej, dalej możemy nauczyć się także, jak się pisze liczby. No i może nauczyłabyś się także tutaj liczyć. Co mamy dalej? Następnie mamy 100 zabaw z królikiem Kazikiem. O, to mogłoby być ciekawe. Zgaduj, rysuj i ścieraj. Super. Dalej mamy świat malucha. Mogłabyś tutaj bardziej poznać emocje i je rozpoznawać także u innych osób. No i mam także troszeczkę cięższą sprawę, bo tutaj mogłabyś się nauczyć angielskiego dla przedszkolaka. Kreatywne zabawy i łamigłówki. No to jak widzisz, mamy raz, dwa, trzy, cztery i pięć zestawów jak na dzisiaj do wyboru, bo właśnie takie dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. No to co, który zestaw chciałabyś dzisiaj otworzyć? Najbardziej spodobało mi się to trzecie, 100 zabaw do wyboru. Możemy w to się pobawić, proszę. No jasne, że tak. No to bierzemy 100 zabaw z królikiem Kazikiem. No to zobaczmy, co tu mamy z tyłu, o co dokładniej może tutaj chodzić. Zgaduj, rysuj, ścieraj i baw się. 100 rozwijających zabaw, książka plus 30 kart. Barwny świat roślin i zwierząt w ogrodzie. Albo na przykład liczenie w zakresie 10. Albo odkrywanie podobieństw i różnic. Wow! Ćwiczenie spostrzegawczości i myślenia logicznego. O rany, naprawdę sporo. Oraz wstęp do nauki pisania i czytania. Ojejka, no to chyba to był bardzo dobry wybór Chelsea. Naprawdę. No to co, otwieramy i zobaczymy, co tu nam proponuje kapitan nauka. No to wyciągnijmy, zobaczmy, co jest w środku. Wow, mamy ogromniastą książkę, super. Co mamy jeszcze? Wow, różne karty, dobra. I także jest w środku flamaster, super. Dobra, no to może położymy to tutaj i zaczynamy zabawę. To ja, chciałabyś zacząć od książeczki, czy może od tych ogromnych kart? Chyba najpierw możemy pobawić się z kilkoma kartami, a potem zobaczyć, co jest w książeczce. Okej, no to zobacz, mamy naprawdę cały wachlarz do wyboru. No to może potasujemy i zaraz coś wybierzemy. Tasujemy, 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 dobra. I wyciągniemy coś może ze środka. O, mamy to, dobra. Co my tu mamy? Dorysuj brakujące części tulipanów. Chyba nie takie trudne. No to czas to zrobić. O, super, super. Wow. Chwila, moment i mamy to, super. Tutaj jeszcze łodygę trzeba dorysować. O, wow. Dzięki temu będę potrafiła rysować takiego tulipanka, ale fajnie. Wow, ale świetna zabawa. No to losujemy coś następnego. O, na przykład to, co my tu mamy, jakie jest polecenie. Na każdym obrazku znajdź i zakreśl jeden element, którego nie ma na pozostałych. O, super. Okej, no to zobaczmy, co jest na pierwszym obrazku. Okej, musimy poszukać coś na każdym obrazku, czego nie ma na pozostałych. Zobaczcie, na drugim obrazku jest motylek, którego nie ma na tych dwóch. No to zakreślamy motylka. Tutaj jest królik, a tu nie ma królika. No, to zaznaczamy królika. I na tym ostatnim... Kruk! A nie! Czy ja
mogę to zmazać? Sprawdźmy. Wow! Można zmazać za każdym razem, ale super! Dobra, już wiem, tutaj jest kwiatek, a tutaj tego kwiatka nie ma. Wow, okej, no to zadanie rozwiązane. Super, no ale ja chcę jeszcze zobaczyć, co takiego jest tu ciekawego. Dobra, co tu mamy? Otocz pętlą przedmioty, które przydadzą się w ogrodzie. No dobra, tutaj mamy wagę, no ale waga się chyba nie przyda w ogrodzie. Buty? No można, no ale raczej lepiej w jakichś takich mniej eleganckich butach. O, tu na pewno konewka się przyda. Otocz pętlą, dobra, no to otaczam, dobra. O, te buty są lepsze do ogrodu. Te są takie, że można je pobrudzić i łatwo wtedy je wyczyścić, okej. O, na pewno także to się przyda do kopania w ziemi. I moim zdaniem to wszystko. Ja bym tylko te trzy rzeczy wzięła do ogrodu. Zobaczmy, może coś jest z tyłu. Ojejka, coś jest z tyłu. Wyprowadź kreta z korytarza na powierzchnię. O rany, dobra, czyli tu jest kret, tutaj musi wyjść. Dobra, no najwyżej zmarzę, jak coś mi się nie uda. O, tak. Może tu. Tu. A nie, muszę zmazać, bo przecież muszę iść w drugą stronę. Tu. O, jest! Mam to! Pięknie, ale się super udało, dobra. No to może jeszcze jakaś ostatnia karta. Super są te karty, po prostu nie mogę. O, coś ciekawego. Królik Kazik ogląda swoje portrety. Który z nich jest najbardziej podobny do prawdziwego królika? Okej, tu mamy królika Kazika. Ma takie długie uszy, ładne okularki. Okej, dobra. No, ten raczej nie był, ma zielone okulary. Ten może... O, patrzcie, ten ma takie mega długie uszy, a takie długie uszy ma zając. Króliki mają trochę mniejsze, więc to będzie właśnie ten portret, o którym jest mowa. Super! O, to może zobaczmy jeszcze, co jest z drugiej strony. Uporządkuj kwiaty od najmniejszego do największego. Przy najmniejszym narysuj jedną kropkę, przy każdym kolejnym o jedną kropkę więcej. Dobra, czyli od najmniejszego. To ten jest najmniejszy, to jedna kropka, potem ten, a nie ten, potem będzie ten, czyli dwie kropki, okej, o właśnie ten będzie trzeci, czyli trzy kropki, następnie ten, cztery kropki, o, tak, potem tutaj będzie pięć, a tutaj będzie sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wow, super! Barbie, wiem, że troszeczkę przesadziłam z tą ilością kart. Miało być ich tylko kilka, a naprawdę sporo ich zrobiłam. To czy mogłabym chociaż obejrzeć, co jest w książeczce? No jasne, obejrzyj sobie ile chcesz, a zrobimy ją innym razem. Ale teraz przynajmniej będziesz wiedziała, czego możesz się spodziewać. A więc książeczka wygląda tak, jest cudowna zielona, oczywiście od kapitana nauki. Dobra, wow, mamy i wstęp. O, możemy poczytać, co warto wiedzieć o możliwościach 4 i 5-latków, super. O, wow, króliczek do nas mówi. Cześć, mam na imię Kazik i zapraszam Cię do wspólnej zabawy w moim pełnym barw i smaków ogrodzie. Będziemy kolorować, odwzorowywać i zakreślać. Pobuszujemy między grządkami i spróbujemy sobie wyobrazić zapachy. Będziemy porównywać, zgadywać i odkrywać zasady we wzorach. Zapraszam do ogrodu pełnego niespodzianek. Wow, dobra. O, obejrzmy sobie, co jest na pierwszych dwóch stronach. Oto pamiątkowe zdjęcie królika Kazika w ogrodzie. Pokoloruj je. Wow, mamy kolorowankę. Okej, co mamy dalej? Na każdym talerzu pokoloruj tylko jeden owoc. A, tu mamy jeden. Tu mamy cztery, więc tylko jeden trzeba by pokolorować. Tu mamy dwa, więc tylko jeden byłby do pokolorowania. Tu z tych trzech też tylko jeden. I z tych raz, dwa, trzy, cztery, z tych pięciu też tylko jeden. Dobra, no to wiadomo, o co chodzi. A, tutaj będzie trzeba pokolorować dwa kwiatki, tutaj trzy nasiona. O, uczymy się właśnie, jak odróżnić liczby. Super, ale fajnie. O, coś innego. Pokoloruj figury,
które królik Kazik wykorzystał do budowy altany. O, ojejka, czyli uczymy się odróżniać wzory. Wow, dobra. Figury, tak? Dobra. Tu mamy taki prostokąt. O, tu są prostokąty, okej. Okay. Tu mamy taki długi trójkąt, taki prostokątny. Tu na przykład, albo tu, albo tu, albo tu, dobra. Mamy też kwadrat, kwadrat jest tutaj, o. Mamy też taki trójkąt równoboczny, bo ma równe boki. Tutaj, o, super. I zobaczcie, tu są koła, a kół tutaj nie ma. Oho, czyli uczymy się uczyć właśnie figury. Tu jest znowu kolorowanka. Okej, okay, może coś znajdziemy nowego. O, narysuj i pokoloruj w słoiku tyle ogórków, ile wskazuje liczba na etykiecie. No, znowu uczymy się odróżniać, jaka liczba to ile po prostu rzeczy, czyli trzy ogórki. Czyli będzie trzeba narysować właśnie trzy ogórki. Tutaj tylko dwa, tutaj cztery, a tutaj jeden. Dobra, może pojedźmy gdzieś na środek. O, pokoloruj tylko warzywa, czyli uczymy się odróżniać warzywa od owoców. Pomidor jest warzywem, burak jest warzywem, morela jest owocem, jabłko jest owocem, papryka już jest warzywem. Super, czyli możemy czegoś nowego się nauczyć. Tu mamy, to jest pomidor, pokoloruj go na czerwono, super. Wśród wyrazów odszukaj i otocz czerwoną pętlą wyrazy, wyraz pomidor. A, zobaczcie, uczymy się, jak wygląda pomidor, czyli że jest czerwony i uczymy się, jak nazwać to warzywo. Wtedy wiemy, że to jest pomidor i szukamy właśnie tego słowa, żeby nam się nigdy już w życiu nie pomyliło, że właśnie to jest por, czy pies, albo dom. Wiadomo wtedy, że to jest pomidor. Wow, dobra. Coś może jeszcze ciekawego? O, każdy królik idzie prosto do swojego koszyka. Pokoloruj marchewki i koszyk tego królika, który zbierze najwięcej marchewek. Wow, dobra, też fajnie. O, tu jest coś nowego. Tu na przykład królik Kazik sadzi w ogrodzie marchewkę. Dorysuj tyle marchewek, żeby na każdej grządce było ich tyle samo. O, super, patrzcie, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mamy trzy, więc trzeba by jeszcze dorysować dwie marchewki. Tutaj jeszcze trzy, tu też trzy i tu też trzy. Tylko patrzcie, w innych miejscach trzeba to narysować. Super, wow, po prostu nie mogę się doczekać, co jest w kolejnych stronach, a to dopiero początek. Jejka, ale naprawdę z tym zestawem jest mega zabawa. 100 zabaw, to prawda, jest tego po prostu bardzo dużo. Barbie, nie mogę się doczekać, aż będziemy dalej się bawić w tą zabawę. Jest po prostu świetna i widzę, że nauczę się z nią naprawdę wiele nowych rzeczy. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobała ta zabawa od Kapitana Nauki. No i oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał, czekam na Wasze łapki w górze. A jeżeli macie ochotę być na bieżąco z każdym nowym filmem, bajką czy unboxingiem, kliknijcie subskrybuj. A my, kochani, się widzimy już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa!